Chciałem doskonalić odcinek z vloga treningowego, lecimy w sumie z tym co tydzień. Teraz rekordów nie będzie, bo są na redukcji. Chyba to wiecie, a uwa, nie mówiłem jeszcze. A nie, to wiecie. Tak, teraz 2800 kalorii, białka 230, no i respokój na razie. Waga na razie ze 114 na 108 kg, czyli 6 kg w minus. Tak, wszystko na ekranie. No. Teraz tak, zobaczcie teraz moją ławeczkę i siady. Ciągów nie mam nagranych, ale jak będę miał, to wam wrzucę. Chyba dzisiaj może będę robił, albo jutro. No, także te. I przypominam, promocja. Minus 120 na pierwszy okres treningowy od mojego trenera. Opis, ja sam korzystam. No, daj ten. Polecam. Nie, serio polecam, jak nie ogarniacie się treningu siłowego, albo chcecie wymaksować jakieś wyniki, to piszcie mu na social media z kodem, który macie na ekranie, możecie sobie zgarnąć stóweczkę. Dzisiaj minus stóweczkę i... No, teraz taki sobie vlog treningowy jak zawsze. Klasycznie lecimy. Także co, słuchaj podzwonek, wszystkie trzy. Dzięki i zapraszam do oglądania. Teraz widzicie ciągi. Tu jest chyba 135 kg, macie na ekranie. I z gumą, żeby to poprawić. A i ogólnie w ogóle zacząłem redukcję już od paru tygodni. Waga 7 kg w dół na razie, więc jest spoczko i siła nawet chyba nie zmalała. Jest tak samo, więc naprawdę jest zajebiście. Tutaj siady klasycznie. Tu chyba jest 95 kg. Tak, 95 kg. I tu robię na 8 powtórzeń. Po prostu robię takie serie, żeby te włókna inne pracowały. I żeby na siłę się przełożyło też, nie? Tam się wydaje. No, przy tym się wydaje, że tak jest. No, więc takie siady. Tutaj fronty, chyba to się nazywa fronty, front squat. I to jest na przedni aktun. Ja mi się coś zdaje. Kurwa, nie wiem. Takie ćwiczenie. Tu jest 10, 20, 50 kilo tu jest. I chyba nosi powtórzeń. Ale tu robiłem dosyć lekko, bo to początek, w sensie początek po deloadzie. Tu robiłem w sumie 3 razy już. Bo zjebałem. No, ale takie właśnie ćwiczonko. Tu triceps, to jest taki wariat inny, taki w pochyleniu. Nie wiem, ja wolno stojąco normalnie robić, no ale jak taki ma fajnie, to już nie będzie tu patrzeć, czy dobrze robię. Ja ogólnie mogę się troszkę mnie pochylić, co nie? Ale jest ok, jest gitara. Ciężar na ekranie, nie pamiętam jakie tu jest. No, ale tak to wygląda. Tu lecimy za weszką z gumą taką szczepioną. Właśnie też chyba hand lockout cały. I tu mamy 70 kg na chyba 8 powtórzeń. No i guma jest taka dosyć. No i tak to wygląda właśnie. A to szybki świr. Nie miałem tego w planie. Wysoko 90 kg na 5 chyba, zaraz zobaczymy. No, więc takie trochę impuls row, coś nie stylu jak ten, jak owca byka. I tu klasyczna ławeczka, tu jest 82,5 kg, ostatnia seria, zaczynam od 95 właśnie, ale schodzi jeszcze ciężarem, żeby było lżej troszkę. No i sobie idealnie to wyszło. Więc tutaj też na 8 powtórzeń, teraz na jakie wyższe zakresy mamy. No, tak to wygląda. A ogólnie teraz 2800 kalorii. W sumie cardio 4 razy w tygodniu lub rower, tam sobie na przemiennie robię. No i w sumie to jakoś lata spoczka jest. No to wysoko handlę.
są takie zajebiste filtry. I dałem sobie robora do tyłu. Zajebiste. No i takie na bareczki przedni, tak na barku chyba, klatę trochę. No, a robór patrzy i obserwuje. Pociągając tą maszynę, ale jednak ją usunę i będę robił puszczanie drążku rostu, bo ta maszyna jest słaba na podciąganie. No a to takie uginanie nóg, nic takiego dziwnego, na tył uda i 40 to jest chyba kilo, bo 35. No tu kółeczko na brzuchu, chociaż kurwa muszę gumę doczepić, bo ciężko idzie. No, ale takie kółeczko teraz lotuje. Także dzięki za oglądanie, taki właśnie odcineczek, tu widzieliście oweczko, siady, kurwa, jak nie cierpię, na 8, no także tyle w sumie. No to co więcej, ciężary widzieliście, wszystko widzieliście, kolejny odcineczek może za tydzień, do treningowy pewnie, chyba coś fajnego się wydarzy, tam może coś lepszego, zobaczymy, bo sami co będzie jeszcze. Także suba dzwonek, wszystkie trzy, tak zawsze. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na niego.